Cześć, tu Grasiu. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. A na początek odpowiem na ostatnią partię pytań z komentarzy. Strasznie dużo pojawiło się pytań, to co ja w końcu tutaj robię. I odpowiedź na to jest dość prosta. Mam czas dla siebie. Według mnie każdy powinien coś takiego w dorosłym życiu zrobić, żeby wybrać się, ale właśnie nie na dwutygodniowe wakacje, bo dwutygodniowe wakacje to jest jak przyprowadzenie zagłodzonego psa do baru all you can eat, gdzie po prostu zarżę na śmierć, tylko takie właśnie wycofanie się z tego codziennego gonienia za sprawami. I mimo że to się może wydawać ciężkie, żeby na 2-3 miesiące się odciąć, to jest według mnie to świetna sprawa, żeby to zrobić, bo normalnie czas na to, żeby się naprawdę zastanowić, co lubimy robić i co chcemy robić, to mamy jak mamy parę lat, bo wtedy nas nie gonią terminy z pracą, z projektem, z czymkolwiek. No ale wtedy jesteśmy dziećmi. A zastanowić się w dorosłym życiu, dlatego się może też mówi, że to jest najszczęśliwszy okres w życiu, czy tam jak być dzieckiem. A jak się zrobi coś takiego w życiu, to dorosłym można naprawdę dojść do ciekawych wniosków a propos samego siebie. No i na to naprawdę wystarczy kilka tysięcy złotych. Ktoś mówi, że pracy nie można rzucić i to mi łatwo mówić. To też nie jest prawda tak do końca, jakby się zastanowić, co by się stało, jakby z tej pracy zrezygnować, to potem można znaleźć kolejną. I argument według mnie, że na rozmowach o pracy będzie coś takiego, że to jest dziura w życiorysie. Jak ktoś miał dziurę w życiorysie, bo siedział pod sklepem i pił danie wina, to może to być problem. Ale jak opowie się pracodawcy na rozmowie o pracę, czy w CV, że wyjechało się na parę miesięcy podróżować po Azji, czy na przykład w Ameryce Południowej, w Argentynie, to jest coś, co wyróżnia takie CV i co jest świetnym tematem na rozmowę o pracę. Słyszałem to od ludzi, którzy to zrobili, którzy mają bardziej standardowe sposoby na zarabianie w życiu niż poker. No a jak dokładnie wygląda taki czas dla siebie? W moim przypadku ja ćwiczę 6 razy w tygodniu. 3 dni to jest trening siłowy, 3 dni jakieś cardio. Jeden mam w tygodniu taki cheat day, gdzie sobie mogę jeść co chcę, pieprzyć jakieś niezdrowe żarcie i tak dalej. Potem medytuję. Staram się, żeby to było pół godziny do godziny dziennie. Czasami wychodzi mi tego mniej. Podstawowe rzeczy, uczę się tajskiego. Czytam książki, zarówno fabularne, jak i nie. Wychodzę zjeść na miasto 2 razy dziennie. I co najważniejsze, nie śpieszę się z tym. To jest tak, że przechodzę się po okolicy, patrzę, gdzie można by usiąść zjeść. Poznaję dzięki temu też ludzi, którzy są tutaj, właśnie ta tajska otwartość pomaga. I co do tajek, które mnie nie kręcą, to ja mówiłem o pewnej przeciętnej, generalnie Europejki, jakby spojrzeć na pewną średnią, dużo bardziej mnie na pewno kręcą niż tajki, ale to nie znaczy, że tutaj nie ma kobiet takich, które by mi się podobały, czy działały na mnie. No i niech będzie, coś tam aktualnie pracuję, ale to jest właśnie bardziej na etapie zastanawiania się, jak chcę sobie dalej życie ułożyć, robienie jakiegoś projektu. I to też nie jest duża część tego życia. Głównie mam coś, co brzmi jak strasznie nieproduktywna sprawa i właśnie lenienie się, ale jest czymś właśnie odwrotnym. Polecałbym to każdemu, bo zmienia sposób patrzenia na świat. To jest tak jak zatrzymanie się na stacji benzynowej, żeby zatankować samochód. To, że się mówi, że nie ma czasu na tej stacji zatrzymać, bo trzeba jechać do przodu, skończy się tym, że w końcu ten samochód stanie i będzie problem. A jak się na tej stacji zatrzyma i to paliwo zatankuje, to można być bardziej produktywnym przez całą resztę życia. Kolejne parę pytań, które tutaj do odpowiedzi mam. Pierwsze o, jesteś tam już kilka tygodni, więc pewnie masz jakąś ulubioną potrawę. Wiem, że już o tym mówiłeś, ale nie konkretnie, co zwaliło cię z nóg. A dwie ulubione moje potrawy tutaj to będzie Tom Yum Kung. To jest dość standardowa potrawa. Podejrzewam, że wszyscy, którzy przyjeżdżają do Tajlandii, to bardzo szybko się z nią stykają.
jest to zupa na trawie cytrynowej z krewetek. Ostra. Musiałem się na początku do tego też przyzwyczaić. Ona ma trochę odmian. Niektóre są na małych krewetkach, niektóre na tych gigantycznych. Ja osobiście wolę na tych gigantycznych. Jest po prostu wyśmienita. A z dań to podejrzewam, że zielone curry. Muszę sobie sprawdzić, jak to po tajsku brzmi ta nazwa, bo sam też zapominam. Nie, zielony jest sikio, ale w nazwie tego nie ma. Kenkiawan. Ono może być z kurczakiem, z wołowiną, wieprzowiną, to jest różnie. Do tego dodaje się ryż i tym zielonym curry ten ryż polewa, je to z tym, razem z tym mięsem. Może być wersja na słodko z ananasem. No poza tym jest bardzo dużo różnych potraw. Większość wydaje się podobna, bo to jest u nich często właśnie mieszanina ryżu i jakiegoś mięsa czy owoców morza. A to bardziej zależy od właśnie jakiegoś tam sosu, czy dodatków, czy przypraw, jak oni to już dokończą. Zresztą nie jestem w tym wielkim ekspertem. W moim przypadku głównie zamawianie potraw wygląda tak, że przychodzę gdzieś, siadam i uśmiecham się, aż podadzą mi jedzenie. Więc nazwy nie do końca do mnie docierają zawsze. Co planuję dalej? Bo jeżeli nie granit, to co? I skoro tajki mnie nie interesują, to chyba nie zamierzam zostać w Tajlandii. Nie zamierzam zostać w Tajlandii na stałe. Podejrzewam, że będę tutaj gdzieś do początku maja. Czyli aż w Polsce zrobi się ciepło. Powiedzmy, lato i okolice spędzą z powrotem w Polsce, a na przyszły rok już mam taki pomysł, żeby jechać do Argentyny. I tu przy okazji odpowiem na to pytanie, dlaczego wyszła akurat Tajlandia. Dla mnie musi być to po prostu kraj, w którym jest ciepło, tania i otwarci ludzie. I Tajlandia spełnia te wszystkie warunki, dlatego ją wybrałem. No w przyszłym roku myślę, że bardzo podobne warunki spełni Argentyna. A to zawsze inna kultura, można się nauczyć czegoś nowego, poczuć jakiś inny klimat, inny styl świata. Dalsze pytanie. Jakie jest spojrzenie Tajów na sprawy zdrowotne? Typowa medycyna, lekarz recepta, czy bardziej homeopatia, zdrowy duch i tak dalej? To skąd wynika ten ich optymizm, uśmiech, zadowolenie? Nie wiem, jak do końca to ostatnie pytanie jest związane z medycyną. Najpierw o tej medycynie. Wygląda tutaj jak na zachodzie. Tutaj przykładowo za mną widać pewnie lobby hotelu, w którym teraz jestem. I gdyby nie te trochę krzaczków, to pewnie nie dałoby się odróżnić, czy jest to jakiś europejski, zachodni hotel, czy tajski. I z medycyną podobnie. Normalnie mają tu szpitale. Tak jak mówiłem w jednym z poprzednich filmików, kumpel tu poszedł, miał rezonans magnetyczny, bo miał jakieś problemy z głową, bolała go. Normalna medycyna, chirurgia i tak dalej. Wszystko na wysokim, zachodnim poziomie. Przynajmniej tak jak to wygląda. No, operacji tu nie przechodziłem, zresztą z jednego przykładu to ciężko powiedzieć, ale to, że oni są tutaj właśnie szczęśliwi, uśmiechnięci i mówią, że trzeba się radować w życiu, to nie jest tak, że oni mówią, że jak leci w twoim kierunku kamień, to masz oberwać w głowę tym kamieniem i się uśmiechać. To jest tak, że jak leci w twoim kierunku kamień, to się uchyl. Ale jak masz chorą nogę, to niech będzie przeprowadzona operacja chirurgiczna na bardzo wysokim poziomie. Ale jak się uchylić nie da, czy czasem ktoś rzuci w ciebie tym kamieniem z tyłu i go nie zauważysz i nim oberwiesz, to już nie ma się co denerwować, bo to się stało. Trzeba właśnie znaleźć najlepszy sposób, żeby teraz ranę zaplastrować i albo, nie wiem, się wyleczyć, a nie przejmować się, bo przejmowanie tylko pogorszy sytuację. Minęło 9 minut, nie wiem dokładnie ile. Miałem pomysł na tytuł tego odcinka, czego nie ma w Tajlandii, opowiedzieć o pewnych rzeczach, których brak mnie tu zdziwił. No więc zostanie mi to na następny raz. A teraz to chyba tyle. Nagrywam to 24, więc będę tutaj dzisiaj, jestem w dużym mieście, więc tutaj jest jakiś kościół, koło którego podobno jest
jakiś rynek, na którym odbywa się pewien rodzaj wigilii, na którą się będę wybierał. Tak więc życzę Wam wszystkim wesołych świąt i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, hej!